Słuchaj, co ty w ogóle jesz na co dzień? Co jem? Jak wygląda twoja dieta? Widzowie, patrzcie na to. Mamy crafting w kuchence. Te kolejne rzeczy. Tu będzie naprawdę super rzeczy można dodawać przez skill pointy. Lepiej, żebym mu nie mówił o chudzie. A ty tak? Przypadkiem nie ćwiczysz czegoś? Proszę? Nie ćwiczysz czegoś oprócz tej koszykówki? Co pan ma na myśli? Co ja mam na myśli? Pokaż mi tu się. Kurde, widzowie. Macie nauczkę, nie będziecie więcej z nami zadzierać. Tyle. Jedziemy do Nevady. Hej, panowie, jest jakaś prombana akcja. Przychodźcie. O jest stary. Robimy nie, pan takie zbiornie. Pięknie. O kurwa! Stary, co jest? Stary. O spadł. Jak to? Mati! Co on robi? Gdzie on jedzie? Mati, stój! Co ty robisz? Mati! Ja pierniczę, spadł wody. Cześć mordy, z tej strony Kalu, witam was serdecznie w kolejnym odcinku GTA 5 Prawdziwe Życie. Nie sądziłem, że w takich okolicznościach będę się z wami witał. Woźny wskoczył do wody, porwał go prąd najprawdopodobniej. A Mati, co się z Matim stało? Widzowie, łapa w górę, jak lubicie tę serię, ale to co się teraz podziało jest za grube po prostu. Yo, zaraz się przywitam i jeszcze, moi drodzy, bardziej konkretnie, bo teraz to jest masakra. Stary, no i co? Gdzie stary, on pojechał? Stary, on zostawił dosyć. No to zwoń do niego, no! A co z tym woźnym? O to hek, człowieku, dlaczego my się zgodziliśmy? Umrzemy. Będziemy mieli morderstwo do karcie. Dzwonimy już do prawników. Przecież człowieku, to on... zostawił. On sam to zrobił! On się musiał zawinąć, nie wiem... Matko, jedno... Słabo mi. Stary, oddychaj. O Boże. Weź powiedz, że odbiera. Czemu ten Mati nas zostawił, odjechał furą, no? Stary, nie odbiera. Odbiera, rozumiem, zabił. Dobra, stary, musimy wrócić do hotelu jakoś. Co, będziemy wracać z buta? No, a masz jakieś inne wyjście? Co, taxi weź sobie, gdyby nigdy nie jest, poza tym tu nic nie jeździ, człowieku. Jezu. Taki no. Mamy kolegów. No, stary, Ryan. Co on odwalił? Ty, masz dolara? Pan, trzymaj. Ja wrzucam dolara. Sprawdź, czy stary, nie widzisz kogoś. 678 widzowie na moim koncie. Zerknij, czy nie widzisz go. I coś tam nie, co? To nie, to nie on. W sensie woźny, nie? Kurczę, chyba karczko. Stary. Dobra, wracamy, bo jak się dyrektor dowie, to będzie jeszcze większy przypał. No nie wiem, czy ja to stary zachować w tajemnicy jakoś, ale nie wiem, co tu się uda zachować. W tajemnicy. No masz jakiś pomysł? Nie ma Matiego i Matiego. A gdzie Mati pojechał? Nie wiem, no... nic. O Boże, przypał, no. Widzowie, masakra. Musimy biec jakoś do hotelu z buta, przecież to będzie trwało wieki. Jest godzina północ, jak wrócimy na 5 rano do hotelu, to będzie naprawdę dobrze. Czeka nas turbo nieprzespana noc. Jeszcze w takim niebezpiecznym miejscu. Nie wiem w ogóle, w którą stronę iść. No musimy iść za drogą. Widzowie, jeszcze raz się z wami przywitam. Witam was nietypowo, bo dopiero, moi drodzy, po kilku minutach Mati pojechał, nie wiadomo gdzie. Chris, moi drodzy, i Harry zostali sami. Co on tam robi na tym kaktusie? Lepiej, żeby, moi drodzy, nic nie ogarniał. Chciałbym powiedzieć tylko, że prośbę mam o jedną rzecz. Co on robi? O Boże. Co ty robisz? Zdjęcie ci zrobiłem. Mam do was, widzowie, jedną i jedyną prośbę, bo to jest jeszcze taka organizacyjna rzecz. Trzeba wymienić. Ja wiem, że wy zrobicie to lepiej, bo po prostu śledzicie tę serię na bieżąco, mnie się trochę myli. Wymieńcie wszystkie skill pointy, jakie obecnie zostały przydzielone dla Harego, i będą one w opisie aktualizowane. Zaserduszkuję taki komentarz, więc mój drogi, jak pamiętasz wszystkie skill pointy, napisz je w komentarzu. Ja przypnę serce plus przypnę do opisu i będziemy wiedzieć, jakie skill pointy są, żeby się nie pogubić w tych skill pointach. Dzisiaj pewnie żaden skill point nie zostanie przekazany, choć zostawiliście tyle łap w górę. To jest ogromna liczba, widzowie, za co bardzo serdecznie wam dziękujemy. Ale no niestety jesteśmy na wycieczce, więc moi drodzy, teraz to mamy totalnie inne problemy. Woźny mógł sobie zrobić krzywdę, nie wiadomo, czy w ogóle przeżył ten upadek. Biega coś jeszcze. Ty, uważaj, stary dzik! Biegiem! Co? Za tobą! Jest szybszy! Ja pierdziel! Człowieku! Ja pierniczę, goni Chrisa, widzowie, masakra. Jakby dotrzemy do hotelu, to będzie cud. Trzymajcie za nas kciuki, Boże, będzie masakra. Ugryzł mnie! Pół HP mi wzięło, widzowie, ugryzł mnie dzik. What the heck? Krwawie. No dobrze, krew mi leci normalnie. Ale zaraz się popatrzę. Stary, zawsze wiedziałem, że mam pojechać do życia. Może trzeba zadzwonić do dyrektora. Na policję. Na policję? Ale co jej powiesz, stary? A jak powiedzą, że to ty ich zrzuciłeś? Wiesz, jak policja. Musimy się zakamuflować. Stop. Halo. Dzień dobry. Dobry wieczór. Do hotelu Morella potrzebujemy się dostać. Zgubiliśmy się. A to po drodze, proszę. O, Jezu, dziękujemy bardzo.
Siadaj, Chris. Do niego wsiadam. Dobry wieczór, przepraszamy za kłopot, ale po prostu autobus szkolny nas zostawił, wie pan. Zapomnieli o nas, byliśmy w Toy-Toy'u. I się tak boimy bardzo. Widzowie, tak. Harry Peng i Chris też, ale dla 16-latków to jest traumatyczne przeżycie. Coś takiego, no. Daleko mamy do tego hotelu? Chwilę. Uwaga. O cholera. Puma? Puma. To była czarna puma? Takie pumy tutaj są? Tak. Słyszałeś to, Chris? Ja pierdzielę, mogła nas zjeść puma, widzowie. Tu jakieś miasto w okolicy, w ogóle ogromny teren. Ale w nocy wygląda creepy. Widzowie, już troszeczkę, kurczę, większa cywilizacja i znajomy teren. Ja mniej więcej kojarzę. Zbliżamy się do tego hotelu Morella. Tak, to tutaj, Morella. Tak, tak, wiem. Super, bardzo panu dziękujemy. Nawet nie wiem, jak się możemy oddzielić. Potrzebuje pan pieniędzy? O cholera, pieniędzy? Nie, nie trzeba. Naprawdę? Naprawdę, za darmo, tak. I tak jechałem po drodze. Jezu, spadł. To nie kosztowało. Spadł nam pan z nieba, naprawdę bardzo dziękuję. Proszę już tu nie podjeżdżać dalej. Dziękujemy. Dobra. Do widzenia, wszystkiego dobrego. Miłej nocy, młodzieńcy. Dziękuję. Proszę, kręcę, stary, ja będę w jakiejś PTSD po tym. Ja dobra, człowieku, tak ciii. Musimy jakoś tu wejść. Co teraz musimy? Wejść do hotelu. Nie żyję. Ciu. Co? Przestań, weź się w garść. Raz, zaraz się tu się wybiegaj. 3, 4. Nie ma nikogo. Może się ma tylko nie doliczą, stary. Ci. Czysto. Dawaj. Mati. Gdzie jest Mati? Co? Nie ma go, stary? Dzwoń do niego, no. Ja też do niego zadzwonię. Nie, dzwonisz? Nie odbiera, czekaj, ja zadzwonię do niego. Stary, ugryz mnie, ten dzik mnie trochę noga boli, no. Jacek, weźmy wściekliznę. Nie wiem, stary, nie umrzesz, boli. Nie umrzesz, jedna ci nogę. Nie odetną, przestań. Nie będziesz koszykarzem. Będę koszykarzem, człowieku. Idź co wody utlenioną jakoś tutaj, bo będziesz miał wściekliznę. Załatw mi ty! Przynieś mi! Dobra. Dzwoń do Matiego, zaraz będę. Dobra, widzowie, co ten Mati? Telefon mi padł. O nie, jest komenda na to, widzowie. Muszę podłączyć ładowarkę, uwaga. / naladuj. Naladuj, uwaga. Aha, ładuje mi się telefon, dobra. Szybciutko. Dobra, załadował się. Mati recent. To jest numer Matiego. Ja mam go zapisać. 298, to jest jego numer. Gdzie ty jesteś? Wytyfy, co ty odwaliłeś? Odbierz ten zasrany telefon. Czemu on nas zostawił tam? To jest, widzowie, pytanie za $1,000,000. Taki kumpel. Stary, mam. Bandaże. Bandaże? I dawaj. Wodę utlenioną. Szybciutko. Dobrze, to tylko draśnięcie, ale lepiej, żeby się żadne zakażenie nie wdarło. O, dostałem, widzowie, od Chrisa Kamela. Otrzymuj. Bandaż i aspirin. I w łazience to przemyj. Dobra, używam. Przemyłem. Że się wody napiję. Powinno zadziałać. Dobra, stary. Możemy spać na jednym łóżku. Mnie nie przeszkadza. Trzeba iść w kimę, bo dyrektor się spał. Co z Matim, człowieku? Nie ma Matiego i woźnego nagle. Napisałem mu, człowieku, ale Mati przecież wiesz, że żyje. No pojechał samochodem. No to zostawił nas taki kolega. No właśnie. A, inny spacz. Muszę, ja nie usnę, chyba dzisiaj. Ja idę do wanny, bo się boję tutaj. Pierdzielę, on ciągle stresu, no. Dramat, jacy straumatyzowani, widzowie. Najgorsza wycieczka. Dzień dobry, kolejnego dnia, widzowie. Wstałeś? To, wymyję zęby. No i co z tym Matim? Pisał ci coś? Wiesz co? Kai mi napisał, że on jest z nimi. Co? Na chudzie. Ogarniasz, zostawił nas, pojechał na chód, czyli... Ukradł samochód woźnego? Nie, odstawił go chyba. I go rodzice zabrali, nie wiem. What the heck? Jak nas mógł zostawić? Taki kolega właśnie, taki. Weź, nic nie mów. Och, masakra, widzowie. Harry na pewno będzie miał ciężki dzień. Nie wiadomo jak w sumie... Nie no, każdy Chris też będzie miał ciężki dzień. Stary, ale żeby Maty pojechał... Co? Kto zaginął? Jak zwykle, zostawił mi butelkę najczęściego bimbru i zniknął. Co mam ci dużo powiedzieć? Jesse? Co ty zrobisz? Pan go nie widział. Co ty zrobisz? Wasza wina, żeby nie zajmujecie się takimi porwaniami. Fajnie, dołączasz do wycieczki? A jakieś imba jest jakaś podobno. Jaka imba? Nie wiem, ktoś chyba zaginął. No, co wy teraz z tym zrobicie, co? No musimy go szukać. Co się stało, panie dyrektorze? Szukajcie go, nie. No jak to kto? No zaporowiec zniknął. Jaki zaporowiec? No jak to kto? Mobmistrz Zaporowiec Enterprises. A to może nie wrócił na noc. Jak nie wrócił? Zostawił mi... No ale to pewnie się znajdzie, no wie pan, no w wakacje. On jest dorosły, pan się nie przyjmuje. Ale jest wycieczka, jak się znajdzie? No jak szeregi szukają, zaginął mi, no i co? Nie spał ze mną w tym wieczorze.
Nie chcę panu przeszkadzać, ja mam tylko pytanie, Jessie to dołączyła tak po prostu na wycieczkę, tak? Tak, dołączyła, a co, nie może? Może, oczywiście. Się oczywiście, że może. W tej fajnie, że jesteś, ale... Ciężka noc, kurde. Mieliśmy tak ciężką noc. Nie mogliśmy spać z Chrisem. Co się stało? A, dramat. Długo by opowiadać, no po prostu. No. Mati się. Pokłóciliśmy się z Matim. Okej. Okay. No i to pojechał. To nie dobrze, że się pokłóciłeś. No nie dobrze, właśnie. A ty jak tam, jak było ojca? Wiesz, nie było tak źle. W sumie chciał załagodzić całą sytuację. Jakby chciał też, żebym z nim zamieszkała i nawet kupił mi naszyjnik. Dior? Tak, szyjnik z Diora. Jo. No. Chciał cię przekupić jednym słowem. No i jak się, jakby zgodziłam się, powiedziałam mu, że nie chcę z nim mieszkać, no i się wkurzył. Co za gość? Wkurzył się, poszedł. Ale no nie wiem co właściwie robił, przyszedł. Ja poprosiłam go, żeby zawiózł mnie na wycieczkę, to mnie zawiózł. I... Może musiał to przetrawić, wiesz jak jest. No. Lipa, jakbyś się przeprowadziła do Nevady. No, to też nie jest łatwa sprawa. To nie jest łatwy temat do tak tu porozmawiania, wiem. Dobra, słuchaj, no trzeba się wyluzować i ty i ja potrzebujemy tutaj luzu na tej wycieczce. Gdzie są wszyscy w ogóle? Czekają. Na dworze, co się dzieje? To my ostatni wyszliśmy? Chris! Co? Dawaj. No i co, pisał coś jeszcze? Wyzywałeś go odpowiednio? Wyzywałem go, powiedziałem, że ma... A, łamem go, napierdzielamy, jak wracamy. No oczywiście, że tak, stary. Ej, ale przynajmniej tyle, że się liczba osób zgadza teraz. Bo Jessie doszła. Może się nie skapnie. No, takiego Widziak. Debila Matiego każdy. Ustawić się, przeliczę was wszystkich. O nie. Dobrze. Raz, dwa, w szeregu! Jak wygląda szereg? Co wy chcecie do domu wrócić? Jezus, ta wycieczka widzowie. No. Jak gdyby nigdy nic, wiadomo, sprawa zgłoszona na policję z tym woźnym, ale... Kolejno o Boże, ale będzie przypał oczywiście z tego powodu. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Cholera, wszystko się zgadza. Dobrze, dzisiaj zrobimy fajną wycieczkę, lepszą niż wczoraj. Na pewno nie będziecie się nudzić, pobawicie się troszeczkę. Jak już sami widzicie, są wasze oto wichajstry. Nimi pojeździcie i jedziemy na podchody. Podchody? Podchody. Ale gdzie one się zaczynają, te podchody? Tego się jeszcze przekonasz. Na tym polegają podchody. No dobra, widzowie, jedziemy. Widzowie, nie wiem, gdzie my dokładnie jedziemy i co tak naprawdę tutaj dyrektor wykombinował. Widzę, że Harry ma bardzo mętlik w głowie i cały czas myśli o tym, co się wydarzyło. No, nie jest to, moi drodzy, łatwe. I nie wiem, jak się ten odcinek potoczy. Jestem po prostu zestresowany. Mam nadzieję, że z tym woźnym jest wszystko w porządku mimo to, nie? Dobra, wszyscy są. Tutaj macie pierwszą zagadkę waszych podchodów, także zapraszam. Schodzicie i po kolei. Bez żadnych szarpanień tutaj. Podzielcie się na grupy razem, albo ja was podzielę. A ilu osobowe? Trzy. Harry? Chris? To jasne. Tak, mogę z wami? No, nie wiem, kogo chcesz, może... Jessie, może być? Tak, to... Dobra. Dawaj tu. Okej, są trzy grupy, widzowie. Trzy grupy się stworzyły w takim razie. I co, tu się zaczynają? Tu się zaczynają podchody, macie tutaj zagadkę pierwszą. Można używać telefonów? Czytaj zagadkę. W pustyni, gdzie wiatr śpiewa głośno, samoloty wzywa, tam ruszaj śmiało. Na szczycie wieży tajemnicza kula, blisko niej skarb, obyś go znalazł wśród snów. Przeczytajcie tą. Co to znaczy? Czekaj. Widzowie, normalnie mamy grę terenową. Tak jak na TK Campie podchody były, tak tutaj, odczytaj zagadkę. W pustyni, gdzie wiatr śpiewa głośno, samoloty wzywa tam, ruszaj się. Czekajcie, tu nie ma... Jak ktoś wie, to może jechać, panie lotniska? Dyrektorze? Dobra, chyba wiem. Czekamy na wszystkich. Lotnisko to będzie. Na szczycie wieży tajemnicza kula, blisko niej skarb. Samoloty wzywa. Czyli to może o wieżę radiową chodzi. Dobra, chyba wiem, o co chodzi. To... Dobra. Jak wszyscy tak gotowi, to zapraszam. Tak. Najprawdopodobniej chodzi o wieżę tą, od samolotów, radiówkę. Stary, tak mnie brzuch boli ze stresu, cały... Daj spokój, już nie myśl o tym, co się wczoraj działo. Cicho, nie przy Jessie. Dobra, widzowie. Ruszamy. Czy można, to wyścigi są, czy co? Tak, to są wyścigi. Dobra, Mija, uważaj na siebie, bo to jest droga ruchliwa. Dobra, widzowie, tniemy. Mam nadzieję, że Jessie tam zamula trochę. Yo, ale tutaj ładny jest, widzowie. No, gdyby wszystko było w porządku, to enjoyowałby Harry na pewno w 100% to piękne miejsce, bo jest naprawdę tutaj urokliwie, ale jednak to, co się kurde podziało, to ja nie wiem. Ja dalej się zastanawiam, nie? Co jest pięć. Ale fajny trening cardio, przynajmniej młody ma trening. To jest akurat dobry znak. Chociaż szczerze, nie jest najszybszy tutaj, nie? Chłopaki go, moi drodzy, mimo wszystko wyprzedzili.
kminili dosyć mocno, ale chyba każdy ciśnie w tym samym kierunku. Chyba ludzie skminili, o co chodzi. Dobra, ale widzę drogę na lotnisko. Ale ładnie, patrzcie na to. Wow. Jeszcze te addonowe tutaj widzowie, ta roślinność addonowa naprawdę robi robotę. Pięknie to wygląda. Dobra, jest teren lotniska. Czy my możemy w ogóle na lotnisko wjechać? To jest dobre pytanie. Może na pierwszej osobie jest szybciej. Nie wiem. Widzowie, mam kulę, ja pojechałem troszeczkę w innym kierunku niż reszta. I tu jest jakaś wieża radiowa, czy to o to chodzi? Muszę tym okiem, moi drodzy, to wybadać. Proszę powiedzcie mi, że to tu. Bo jeśli kula, to jest na terenie lotniska, to ja nie wiem, czy tam można w ogóle wjechać. Wieża radiowa się samoloty ściąga, raczej to nie jest to, kurde, nie ma tu żadnej wskazówki. Ajajaj, pojechał ktoś prosto tam, kurde. Samoloty ściąga, no nie, tutaj nie będzie tego. Nie ma też żadnych blipów na mapie, co nie ułatwia na pewno nam zadania. Kurde, to nie tu, stary. Ja to samo pomyślałem. No właśnie, chyba nie tu. Chyba to chodzi o... kolejno. Chodzi o te kule, człowieku. Tylko jak tam się dostać? Trzeba to objechać jakoś. Ale ładnie. Ile razy ja jeszcze powiem, moi drodzy, że jest pięknie. No jest tu pięknie. Jo, widzowie, wjechaliśmy na teren lotniska. Ja nie wiem, czy jakiś człowiek stoi. Czy będzie przypału tak jeździć po płycie. Trochę może być. Mam nadzieję, że to są dogadani tutaj, kurde. Jest ta wieża. Ale jest to męczące, powiem wam, że trochę tej jazdy będzie. O, HP mi się zregenerowało po ugryzieniu. Bardzo dobrze. Powinienem dzisiaj zjeść coś pożywnego też, widzowie, ale tak dużo się dzieje, że młody nie myśli o jedzeniu. Ja się wcale nie dziwię. Ktoś tam... szybciej doganiają nas. Kurde, widzę, no ktoś jest przed nami. O, siadł ktoś z rowera. Nie gadaj, że trzeba się wspinać na górę. What the heck? Kurde. O, mam to. Myślisz, że to u góry? O, gdzie? Chyba ta. Dawaj. Już nie mogę. Yo. Uwaga. To jest trochę niebezpieczne, moi drodzy, bo tak z perspektywy dyrektora to mogłoby się tutaj... O, jest! Mogłoby się tu wiele rzeczy dziwnych zadzieć. Na miejscu, gdzie cienie tańczą na piasku złotym, wzgórze kryje tajemnice, to nieśniony motyw. Na pustyni ukryte jak skarb podczas groty. Kurde, ciężkie. Przystań paliw czeka. Wiem, gdzie, dawaj. Że nie wszedł z otwartą głową. Przystań paliw. Wole, ja widziałem tą stację. Mija, uważaj! Dawaj. Jesse, teraz stację paliw musimy znaleźć. Ale w sumie fajna zabawa. O, widzowie, u mnie w IRL jest total potężna burza. Mam nadzieję, że nie będzie to zaburzać naszej rozgrywki dzisiaj. Dajesz radę, Jesse? Tak, średnio. Dawaj, co to za kondycha? Dawaj. Staram się. Nice. Ona nie nadąża, widzowie. Słychać po głosie, że jest strasznie zajechana. Dobra, lecimy. Tam jest, widzowie, hotel Morella, czyli ten nasz. Chris ze mną jedzie tutaj offroadem, fajne mamy rowery. Gdzie ta stacja była, pamiętasz? Gdzieś prosto już, ale stary, proszę, ktoś tutaj iść, takie rowerki tydzień. Co jest, człowieku, ja to zapamiętam do końca życia, ten widok. Ej, widzowie, patrzcie, jak jest przepięknie tutaj. Nieprawdopodobnie ładnie. Dawaj zdjęcie, chcesz zdjęcie? Stary, walczymy, stary, o nagrodę, przestań. A tam walczymy. No może się będzie opylać wygrać to, no jedź. Ty, a wiesz, że ja mam wykrywać twojego ojca jeszcze? Nie wiem, czy mnie usłyszał, pewnie mnie nie usłyszał, bo no, chyba mnie nie usłyszał. Czy to jest stacja, o którą nam chodzi? Czekajcie, chyba tak. Ktoś tu już przybiegł, no nie. O, tutaj szybko. Tu? Co jest? Skąd ten gość tyle wie? Odczytaj zagadkę. Na skrzyżowaniach w El Castillo del Diablo w pustynnym kroku, gdzie drogi stykają się, tworząc pewien znak. W sercu tego miejsca ukryta jest tajemnica. Odnajdziesz ją w centrum, tam gdzie skrzyżują się, czyli w miasteczku. Ci punktują. W sercu miejsca ukryta tajemnica. Chodzi o miasteczko chyba. Dawaj. Kurde, wiecie? A to chodzi o to lotnisko. O, to wejdzie na lotnisko. Ta, lotnisko znowu, ale nas wykiwali, kurde. Dobra, może pojadą na lotnisko. Dawaj, Chris. Czekaj, do miasta, my jechaliśmy tą drogą do miasteczka. Tą drogą jest do miasteczka, stary. Jo, widzowie, ale to wygląda. Turbo mi się podoba tutaj. Który raz to Karuch powiedział? No pewnie milionowy, no ale dobra. 50 km na rowerze, widzowie, to jest mocno. Ej, ja tutaj, właśnie się też zastanawialiście w komentarzach, co jest tutaj na prawo. Zbocze z trasy na chwilę, mam nadzieję, że to przez to nie przegramy. Kurde, co jest? Oby tu nie było czegoś przypałowego, widzowie. Byliście kiedyś w takich miejscach w GTA? Co jest? Tutaj nic nie ma. Stary, gdzie ale, ty jesteś? Ale miejscuwa, stary. Zatrzymaj się na chwilę, popatrz na to. Człowieku, nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałem. Widzowie, w GTA nie widziałem takich rzeczy. Widziałeś taki film, że typ jeździł na rowerze, wpadł do dziury i mu kamień ręk przytrzasnął i musiał sobie odcinać i sikać i jeść to? Stary, nie wiem, co ty za filmy oglądasz. Przestań. Ty stary, ale ty na pewno miasto, mi się wydaje. Tak, mi się wydaje, że miasto, nie miasto? Skrzyżowanie. A nie kojarzę, jak jechaliśmy przy stacji, to widziałem tam taki znak, czy coś takiego, to może to jest tam. Tam to... było coś, że iPhone, coś takiego? No to stary, prowadź, no pojedziemy za tobą. Jesse, a ty? Jak dajesz radę? No, tak średnio. Masz wodę? Mam. Jakby co, to mów, ja też mam. To ci mogę dać swoją. A dobrze ci idzie, ty. Może wygramy coś fajnego. Chyba nie
tak sobie wyobrażałeś pierwszy dzień na wycieczce, co? No nie. No trudno, trzeba dawać radę. Wczoraj było... Tak gorąco. Wczoraj w sumie było nudno, bo babka opowiadała o jakimś seryjnym mordercy z wioski obok, więc... Tylko się niektórzy poskizowali niepotrzebnie. Kto ostatni za Chrisem, ten zaprasza drugą osobę na kolację. I stawia. No i widzowie wygrają kolację. Yo, a tu co? Jakiś stary... Yo, tam dom kogoś był chyba. Masakra. Jedziemy tak bokiem, żeby, wiecie, nie narażać nikogo. No na rowerze jeździć możemy, więc przypału nie robimy. Nie robimy nic nielegalnego. W przeciwieństwie do wczorajszych aktywności wieczornych. Nasz hotel Morella jest obok. Wszystko w okolicach hotelu, więc całkiem bezpiecznie, nie? Jak to wygląda pięknie. Ty, czekaj, tam chodziło o jakąś skałę. To nie chodzi o tę skałę czasem? Jesteś pewien, że to tu Chris? Mówię ci, jestem pewien. Rozkminiłem to. Mój mózg nie działa po wczoraj. Ale przynajmniej chociaż tyle, że nad kondychą młody pracuje. To mi się bardzo podoba. Harry, to jest no? Ten billboard. Jaki ten billboard? No tu przed nami musimy... No, skąd ty wiesz to? No bo rozkminiłem, nie pamiętasz co tam pisało? Połącz kropki. Aha, ze skrzyżowaniem. No, tylko teraz gdzie? Na dole? Czekaj. To gdzieś tu? What? Może na górze? Czekajcie. Kurde, nie... Jest! Jest coś. Fort Carson, miasteczko otoczone gulami w oddali, gdzie skrzyżowania dróg tajemnicza ścieżka się zjawia. Za miejscem, gdzie kulinarna uczta roznosi się wonią, ukrywa się zagadka, byś odnalazł to, co trwałe i piękne w naturze. Okej? Okay? Do miasteczka, teraz do miasteczka na pewno. O kurde! W porządku? Ała. A! Ała! Żyjesz? O Jezu. To było dość dziwne. Dobra. Do miasteczka, ej, szybciutko, stary. Jesteśmy pierwsi. Ej, ogarnijcie, dobra. Właśnie szybko jadą za nami. Jadą szybko, cicho. Tu nic nie ma. Tu nic nie ma, Mija. Gdzie to Harry jest? W drugą stronę. Dobra, widzowie, jesteśmy na pierwszym miejscu, to mi się podoba. Kulinarna uczta. W miejscu, gdzie się kulinarna uczta rozchodzi. Czekajcie. Gdzie tu coś kulinarnego może być? Tutaj Diangos. To jest jakaś pijalnia piwa. Okej, gdzie jest... Co tam pisało? Kulinarna uczta. Coś z kulinarną ucztą, człowieku. Szkoda, że nie mogę tego podglądnąć. I to jest duży problem. Gdzie tu się kulinarna uczta rozchodzi? Gdzie on tam pojechał? Gdzieś tu? Na pewno nie tutaj, bo tu są, moi drodzy, kulinarna uczta. Tu stoi jakiś, kurczę... Food truck, ale to raczej nie tu. O, lipka, ale tu po tym mieście widzę jeżdżą też nasi. Niedobrze. Stary, co teraz? Jesteśmy w środku. Gdzie to jest? Gdzie jest jakieś info? Tu jest znak, exit only. Zawsze w takich miejscach, moi drodzy, mało oczywistych są te podpowiedzi. Patrzę tym oczkiem, ale nie widzę nic. Mija, tu nic nie ma. Może w środku będzie. Kurde, chłopie już tutaj. Pisało, że za gdzieś. Kurde. Dobra, tu nic nie ma, spadamy. No właśnie, widzowie, że nic nie ma, gdzie jest Chris. Co jest? Masz coś? Nie wiem, to jest... Ty masz ten wykrywacz? Mam. To może tym wykrywaczem trzeba, chodź. Ale stary, to tu jest... Tu nic nie ma, tu nic nie ma. To jest oszustwo trochę z tym wykrywaczem. Dawaj. Myślisz? Oszustwo. Nikt nie zobaczy, dawaj, wygramy. Kurde, widzowie, jak nas tutaj wykryją, to niedobrze. Ale tu nic mi nie pokazuje ten wykrywacz. Widzowie, nic tu nie znajdziemy chyba. Totalnie nic. Człowieku, zaczął pikać. Może tu gdzieś. O! Ale to jest, wiesz, że to jest... Troszeczkę oszustwo. Dobra, nikt nie widzi, chcesz wygrać, może jakaś nagroda miałeś rację. Ale jesteś przekonany, że to chciała... tutaj za Burger Shotem może jest, no, inna knajpa w mieście, gdzieś. Człowieku. No to jedź za inną, ja dam sobie ręku cięć, że tu. Chciałeś wygrać? Ja chciałem zrobić zdjęcie, bo fajnie nie wyglądało, ale Czekaj, chciałeś... pika. Ciężkie to jest, kurde, powiem ci. A co jak na jakąś minę? Jakiś niewybuch. No możemy, no człowieku, to ja nie wiem co jest pod... O, czekaj, przyspiesza. Kolejny kolega, który mnie zostawił, moi drodzy, w obliczu problemu. Tutaj! Zacznij to kopać, jak wybuchnie, to zginiemy przez ciebie. Dobra, czekaj, nie gadaj tyle, gadasz głupoty. Widzowie, może faktycznie to jest to, o co chodziło. To trzeba Dirkowi to zgłosić, jak coś znajdziemy, czy co? To. What the heck? Co, masz coś? Klejnot jakiś. Co? Patrz. Klejnot? Widzisz? I co z tym klejnotem? Może to o niego chodziło? Co? No co, jak to jest? Czekaj, bo to pika jeszcze. Dalej. Taki klejnot to może dużo warty być. A co, myślisz, że to nie o to chodziło? No chyba o to, to może specjalnie dali takiego fejka. I za co trzeba przywieźć teraz? No tak, myślisz, że w pustyni znalazłeś... A może to nie jest to miejsce, człowieku, i ktoś tu zgubił klejnota? Nie pomyślałeś o tym? Ja mam dwa klejnoty w spodniach. Jaki ty jesteś głupi, sobie masakra. I trzeciego w kieszeni. Ty, napisał mi Dyrek... Co? Że jak coś znajdziemy, to mamy to na lotnisko przywieźć. To myślisz, że o to chodziło? No nie wiem. Stary, jak mamy ten wykrywacz, coś tu pika dalej jeszcze.
to wykrywać. Widzowie, my tu jeszcze szukamy, ale wiecie jaką mam rozkminkę? Zrobimy live'a, bardzo możliwe, że w przyszłym tygodniu, gdzie skupimy się stricte na, nie wiem, spędzeniu 2 godzin na szukaniem, na szukaniu po prostu fajnych rzeczy detektorem. To jest świetna zabawa. Piszecie, żebym częściej to robił na odcinkach, ale no widzowie, wiecie, czasem jest dużo rzeczy do ogarnięcia, więc nie ma na to czasu, a taki live'ik, to ja mogę czytać wasze sugestie, wasze komentarze. Może by miło spędzać czas, a przy okazji Harry może nieźle zarobić, jak coś fajnego znajdziemy, nie? Kurde, pika to wszystko bardzo równomiernie, już chyba nic nie jestem w stanie tu ciekawego znaleźć. Słaby spot generalnie. Stary, nic tu nie ma więcej, co? Stary, to jest pustynia. No co, spadamy do dyrka? Na lotnisko. Ja myślę, że nie o to chodziło. A gdzie Jessie w ogóle? Jessie, chłopie, zgubiliśmy. Pojechało może. No jak nie o to? To jest pustynia. Na pewno to specjalnie tym rzucili, nie? No dobra, no może ma to sens. Dawaj. Ale jak ktoś, widzowie, bez detektora byłby w stanie to znaleźć? Praktycznie niemożliwe to jest. No ale Dyro nie grzeszy inteligencją z tego, co widzę, więc mógł tego, ten fakt po prostu przeoczyć. Dobra, wracamy na lotnisko. Kurde, tu się, widzowie, coś dzieje potężnego, bo samoloty startują. Nie wiem, czy... Aha, ale Dyro napisał o tym, że na lotnisko jak ktoś coś znalazł. A jest reszta? Jest Dyro. Panie dyrektorze, mamy. Co jest? Mamy, ale nie wiemy, czy o to chodzi. Klejnot. Klejnot, czerwony klejnot. Pokaż mu. Cholera. Skąd wy to znaleźliście? No, zagadki. Wyszało. Ale jak? Chris, pokaż mu, znaczy panu. Niech pan trzyma, proszę. Ale jak, co trzeba mieć wykrywać do tego? Nie, no, właśnie to kopaliśmy rękami. O co on to się odbijało, świat? Ale to o to chodziło, czy nie, panie dyrektorze? No o to chodziło, no o to chodziło. No myślałem, że nikt nie tak wygra, nikt nie będzie musiał zapłacić za to, no. To jest nagrodą. Jeszcze Jessie... Przelot tym samolotem, który walczył pod Monte Cassino. Naprawdę? No, walczył pod Monte Cassino. Jeszcze z nami Jessie, to ja może zadzwonię do niej, żeby przyjechała szybko. Właśnie źle poczuła i wróciła do hotelu. Naprawdę? To... Taniej wyjdzie. Panie, to zaraz kogoś dobierzemy. Nie, no nie możecie, wy wygraliście, tak? Jessie nie ma nawet 2 osoby, no trudno chyba, że ja się za nim przelecę. No dobra, chętnie, ale to tak od razu? A gdzie reszta, jeszcze nie dojechali? No jak widzicie, no nie znaleźli klejnota, wy znaleźliście klejnot. No i pięknie, brawo Chris. O to chodzi, teamwork, człowieku. Dobrze. Ale nie wiem, jak chcesz możesz lecieć, bo ja się chyba ty nie boję. Chcesz? Ja polecę, ja chętnie polecę. A tu jacyś chłopie piloci są kozacy. Weź kamerkę GoPro, co panowie? Czy tam jakąś, może mają i potem który wybieracie? Z tego byś miał jakieś... Zobaczę, stary. Który wybieramy? No nie wiem, a najlepszy pilot który? Ten tu, jego dziadek był właśnie pilotem pod Monte Cassino i obalił ten zesrany klasztor benedyktynów. Dzień dobry, witam serdecznie, jestem... Harry. Dzień dobry, Stiles. Jestem William. Super. Podobno wygrałem lot z panem, tak? Tak, tak. Dla wygranych jest lot. O, lotem stanterskim. Łooo, panie, brzmi groźnie. Chris, nie peniaj. Dobra, też lecę. Dobra, widzę. Dodaj do kolegi, to proszę, się nazywa, druga osoba. To się nazywa... Kolega już tam czeka. Bon. I ma być jeszcze trzecia osoba, słyszałem, tak? Nie ma. A, no to dwie, to zapraszam. To była grupa dwuosobowa. Widzowie, mówić to, Jessie w takim razie... jest jakaś coś? Nie ma chyba. To zapraszam. Mówić Jessie, widzowie, co ją ominęło? No nie lęk wiem. Lęk wysokości jest? Czy lęk wysokości jest? No, tak jest. Może trochę jest, no nie wiem. To bardzo dobrze, będzie większa adrenalina. O kurde, to niech pan uważa tak na początek. Dobrze. Nie wiem, czy się nie zżygam. Yo, widzowie. Wow, kurde. Widzowie, jakie kurde jaja tutaj. Normalnie w tej Nevadzie. No to powiem szczerze, Dyrcio ogarnął zarąbiście, nie? Fajna nagroda za wygranie podchodów. Yo, ale akrobacje robimy tutaj. Ty, on pikuje w dół. Jest nasz hotel Morella, widzowie. Yo, ciekawe, czy ktoś skmini, że ja właśnie lecę w tym samolocie tutaj z uczniów. Mamy taką grupę na Life Invaderze, więc najprawdopodobniej tam Dyro dał znać, że podchody zakończone, zwyciężył Harry i Chris, a także Jessie. No, musimy powiedzieć Jessie, co ją ominęło. Tylko szkoda, że się źle poczuła, ale ja nie... Przestałem to, widzowie, kontrolować w momencie, w którym no już zaczęliśmy kopać i tam sprawdzać tym wykrywaczem. O, ale to wygląda. Ty, ten też lata. Yo, wow. Strasznie duże turbulencje dzisiaj są. Kurde. Ja, proszę pana, się nie znam. Pierwszy raz samolotem lecę w życiu. Nie no, będzie dobrze. O, ale ta zapora wygląda pięknie z tej strony. No, widzowie. Ile razy pod nią przelatywałem, panie. Wycieczka przez wielkie W pod mostem lecimy. Gdyby tylko woźny, moi drodzy, był tu razem z nami. Ja nie martwię się o niego, naprawdę siedzi mi tu w głowie. Mati co odwalił też, ale dobrze, że go ominęło. Normalnie byłby z nami w grupie i pewnie by się przeleciał samolotem, ale jak nas wystawił, no to ma za swoje. Jo, jak to pięknie tutaj wygląda, widzowie, naprawdę. To już koniec? Kurde. Tak, już koniec. Ale było, proszę pana, czadowo, no. Jeszcze w życiu się tak dobrze nie bawiłem.
Wpadaj częściej do nas, potrzebujemy więcej takich. Jeszcze raz, co pan mówi? Potrzebujemy więcej takich ludzi, co sprawia im to frajdę. Najwięcej osób to od razu chcą wychodzić i w ogóle. Nie, no jak to, jak można wyjść z takiej atrakcji? Ja też nie rozumiem, panie no. O nie, Jesse jest. Jesteśmy na miejscu. Uczniowie, dziękuję bardzo. Ale dziękuję to była również. Jazda. Yo! Ale to była jazda. Ale jak to zrobiłeś? Ha, Jesse, bo jeszcze ty wygrałaś. Nie, nie wygrała, nie wygrała. Wygrała, nie ma lecieć w takim razie. Ale... Nie, nie mam siły nawet już. Naprawdę? No właśnie, nie ma siły, nie ma. Nie, nie mam siły już. Ale widzę, tak widzę, że fizycznie nieźle, nieźle ci to dało w kość, co? No. Nie dziwię się, mnie ja też trochę. Ja nie mam jakiejś kondycji, że nie to ja sobie biegam wokół. Ale kurde, to jest taka jazda. Jak tam Chris? Żyjesz? Bałby mi się kręcić. Nieźle, czy wie, no co? Leciałeś nad zaporą, pod mostem? To, a ja zdjęcia będę miał z tego. Nie chciałbym fajne. Nic mówić, no, ale jest. Tam kolega to początkujący jest to. A, i tak dziękuję bardzo. Tak, tak. Co ta moda? Od jak wrócimy do domu, jeździmy na rowery codziennie. Ha, na pewno. Co teraz inna sprawa. Dyrektorze. To, że graliście, to wam się nie upiecze. Zapraszam za mną, dwójkę. Co? Dzień dobry. Sierżant Michael Quinn, pani Harry oraz kolega i pan dyrektor. Za mną poproszę do radiowozu. Wsiada, dzieciaki! Sorry, uciekamy. Nie mam całego dnia. Nie, wsiada, wsiada. O co chodzi? Nieważne, dziewczyny, powiem wam później. Wracajcie do hotelu. Żegnajcie! Do widzenia! Do widzenia! Szybciej, nie ma całego dnia. Ale ja nie rozumiem, dlaczego mam jechać razem z wami. Dowiesz się na miejscu. Ej, stary, uśmiechnij się zrobionym zdjęciem. Żadne zdjęcie, już! Ja pierniczę. To jest poważna sytuacja, a ty tu już głupa grasz, czy co? No to ładnie. Masz makaron na głowie i jeszcze się coś odzywasz. A co się stało? A co się mogło stać? No nie to, wiem. O czym rano rozmawialiśmy. Ale czemu pan nas wziął ze sobą? Bo nie to rozumiem. To już pan szeryf tutaj wszystko wyjaśni z wami, bo co? Proszę państwa, tutaj chodzi o waszego pana woźnego. Zaporowca. Co z nim? Znalazł się? Otóż, będziecie musieli porozmawiać z szeryfem. Okej, widzowie, nie... Niestety, o dopiero za godzinę, ale ja już was zawiozę tam. Dobrze, panowie, dojeżdżamy. Tutaj zaparkuję i... Za godzinę przyjdźcie tutaj. Czyli mamy godzinę? Tak. To może nam pan dyrektor wreszcie powie, co jest grane. No my tu wysiądziemy może. To wysiądziemy. Panie dyrektorze, no, pan nas podejrzewa, czy co? Bo nie rozumiem. A co, nie? No nie. Wyjdźcie zeznania. Ale o co pan nas podejrzewa? Skąd on wie w ogóle, widzowie? Nie ważne, bo dowiecie się wszystkiego w biurze. No dobra, no ale mamy godzinę czekania. Dobra, tutaj. Słuchajcie, lubicie kipić z ust? Pusicie parę z ust, czy nie? Nie. No właśnie, to jak to się mówi, w niebie nie ma piwa, więc pijemy je tutaj. Ja wracam za godzinę, idę na piwo. Sorry, to serio miłego, znasz... macie wolny czas. Serio jest nasz dyrektor, człowieku? Stary, nie wiem, będziemy przysłuchiwani na komendzie, będę przysłuchiwany drugi raz w ciągu. A ja pierwszy raz i będę miał przypał, kurde no, wyrzucą mnie jeszcze ze szkoły. Jak się rozwalić, no YouTube. Po mojej karierze, jak się rozwalę, to czy ty jak się rozwalisz, co ja im się powiemy? Ale ty się rozwalisz. Co im powiemy, że spadamy, nie możemy. Nie powiedzieć prawdy, trzeba to ukrywać. Dobra, po prostu nic nie widziałeś, nic i tyle. Tyle, nie było. Może Mati nas sprzedał. No, to by było bardzo możliwe właśnie. Taki prawilniak, a wiesz. Masakra, w tym miasteczku nikogo nie ma, stary. Widmo. Ghost Town. Raz na czas też przyjedzie. Ty stary, no. Ja bym poszedł do biblioteki. Co? No, chodź za mną. Biblioteki. O taką bibliotekę mi właśnie chodziło. Stary... Byłeś kiedyś w takim miejscu? Nie. Ja też właśnie nie. Nie wiem, jak się zachować w sumie. Jak nas sprawdzą? Ja nie mam dowodu nawet. Tam, weź tu, sprawdzą. Oni na kasę tylko liczą. Udawaj, że już znasz się na tym, że po prostu wchodzisz i iż kiedyś tu byłeś, nie? Idziemy. Bądź pewny siebie. Mhm. Co wy? Witam. To, co się dzieje na wakacjach, zostanie na wakacjach. Tak. No to tego pana potrzebujemy. Moc pełna wrażeń, co jakiś ciekawy. Zapraszamy tutaj. Dzień dobry. My tam pójdziemy. Bardzo zapraszamy. Okej, widzowie. What the heck? Stary, mama by mnie zabiła. A zabiła, patrz. Jasmina. Aż na tą dupeczkę, ty. Rób zdjęcia, rób mi zdjęcia. Jakiś dziadek przyszedł.
Uśmiechnij się, odwróć się. Nie, żeby nie było widać twarzy, bo jak zobaczy ktoś z mojej rodziny, to wiesz co będzie? Nie wiem, dobra, zrobiłem, stary, ale masz fotę. A ty chcesz? A ty chcesz? Nie chcę, nie chcę. Dawaj. Nie, jak się dowie jeszcze Jesse czy coś, to będzie przywołał. Dawaj, no tu zrobimy tak bez twarzy też, jak coś, dawaj. Gdzie żeśmy przyszli w ogóle? Nie! Dawaj, trzeba to zapamiętać. Wyjazd ode mnie, człowieku, nie! No to co naliczamy, jak u nas naliczamy frajerów. O czym oni mówią, o jakim naliczaniu? Nie wiem, naliczają frajerów. Pewnie naliczają ty jakiś dziadów, wiesz. No tak. A my ten... Stary, szczerze to bym stąd zmykał, bo trochę tak tu jest dziwnie. Nie, ty, ja bym po... A tu można usiąść, ty chyba wejść normalnie. Myślisz? No, zapraszam, można, oczywiście, że można. Proszę wejść. Tak? Dziękuję bardzo. Jest mina. Okej. To ty. Stary, nie wiem w sumie, kto na tym siedzi, to siedziało na tych fotelach, nie wiem, czy chcę na tym siedzieć, no. Takie trochę brzydko wyglądające. Jakieś gryby tu przychodzą, takie grubasy. W sumie też jakieś debile przyszliśmy. Mapijący coś paluje? Co? Nie. My jednak będziemy uciekać za chatę. A, już wychodzimy. No to zaraz, 200 się na nas. Za co 200? Co pan mówi? No 200 za zdjęcia i za zajęcie razem. Ale my nie zajęliśmy. Tu nie ma zdjęć, nic nie ma. Słuchaj, u nas w Blue S możemy i naszej takie sprawy załatwić. Prawda, Alfonsowo? Prawda! Co, straszycie mu latów maszytami? Tak. Za 200 dolarów wiecie, że to jest komenda obok bałwany. Właśnie będziemy na komendzie zaraz rozmawiać i powiemy o waszych wybrykach. O, chodź na zaplecze. To właśnie, jakie zaplecze? Chodź stylu! Proszę go zostawić! Na słowa, nagrywaj to. Dobra. Nagrywaj, tak? Jak mnie dotknę. No, dawajcie kozaczki, dotknijcie mnie. Zaraz nagrywam. Będzie na komendzie. A ty myślisz, że oni nie wiedzą? Telefon. Oni wiedzą wszystko na komendzie. A. Tak? No, powiedz jeszcze raz do kamery, powiedz Christo, co mówiłeś do mnie. Tak, dobra, bierz proszę to nagrywać, oni chcą nas pobić. Dobra, tak, właśnie ale stąd, noc. Jak ty się odzywasz? Kultury. Dobra, wyjazd stąd, już! Wiecie, jak tak grałem normalnie. Wyjazd stąd! No już. No dobra, no już! Siema, chłopaki, ja flanki, lampor. Stary, co to było jakieś... Uciekaj stąd, ja pierdzielę, człowieku! Goni nas ten stary, uciekaj! Dawaj tutaj z tyłu. Tu w lewo. Ej, człowieku, ale masz jaja! Ty. A masz ten spray? Ale masz jaja, człowieku. Kurde, nie mam spraya. Ty, jakbyśmy ogarnęli puchę, to byś im mógł kiedyś, swojego taga zawalić. Kiedyś tu wrócimy, stary. Ja idę się im wylać na ten budynek. Człowieku, zaraz godzina minie. Dobra, ej, myślę, kolego! Tak? Mam pytanie. Wiecie, gdzie jest jakiś fast food? Tak, Burger Shot na końcu. Nie, na końcu wiemy. Nie lepiej coś zdrowego? To oj, się trochę przydało ci zrzucić ciałko. Co ty tam gadasz? Na pewno mi nie uciekniesz. Gówno gruba się, dogoń nas. Oj, stary. Hej, to miasto jest śmieszne. Ej, stary, kocham to, że możemy robić tu co chcemy, nikt nas nie zna i nic nam się nie stanie. No, byłoby pięknie, gdyby woźny był z nami i było wszystko normalnie. To byłyby najlepsze wakacje życia, najlepsza wycieczka. A co, jak on zginął? Przestań tak mówić, stary. Dobra, przyjmujemy jaką wersję? Nic nie wiemy, nic nie widzieliśmy. Dobra, okej, okay, go. Dobra, widzowie, idziemy na komendę. Dzień dobry. Dobra. Pan dyrektor tutaj jest, może? Nie. O. Zużyłem? Tak, jesteśmy. Dobra. W jakiej sprawie tu jesteśmy? Panie szeryfie. To jest szeryf, czy on nas zaprowadzi do niego? To jest szeryf. Okej, okay, widzowie, jaki komisariat fajny, bez skitu. Dzień jak co dzień na komisariacie, to... Co powiedziałeś? Jesteś karany? Gangsterami. Nie. Jesteś gangsterem? Nie. Grak na komputerze. Gangu się jeden? Nie. Wie pan, nie. Żartuję. A, w grze komputerowej, no, rozumiem. Gdzie my schodzimy? Co to? Nie wiem, prowadzi jakieś tumany tu pracują. Jakie komputery, pan. To co panowie, zapraszam. Proszę, strasznie to fajnie. Chodź się kręcę. Siadać, łebki. Harry idzie w ślady ojca. Normalny. Takie po drugiej wybrakamy. Stronie! Dobra. Ale jest jedno krzesło. Ty siadaj. Ja sobie postoję. Postoisz. Pana dyrektora zapraszam obok. Dobrze, chłopaki, powiedzcie mi, jak się nazywacie najpierw. Harry Simmons. Kolego. Chris Kamel. Dobrze, chłopaki, powiedzcie mi też, co robiliście wczoraj po 22. Z tego, co kojarzę, to właśnie tak. Umyłem zęby, wymyłem się, wykąpałem się. Poszliśmy spać właśnie, to... Kolego? A ja mam... On też. Co, słuchajcie, synek, płacisz co? Ja też. Masz coś do ukrycia? Nie. Powiedz mi tu, masz coś do ukrycia? Nie mam, panie władzu. Prawda? Na pewno. No tak. Prawda, Chris? Tak? Tak się składa, że tutaj mamy pewne nagranie, w którym dokładnie o 22:10 wychodzicie z własnego hotelu na zewnątrz. To nie my. To nie wy?
Dobra, to my byliśmy, tak, to byłem ja, był Matty Clinton i był Chris. Ale my nie chcieliśmy. Ale ja jestem uzależniony od papierosów i no dlatego co? Poszliśmy zapalić papierosa. Nie, to ja jestem uzależniony wszyscy od papierosów. Wszyscy jesteśmy i palimy papierosy. On nie jest uzależniony, bo jest koszykarzem. Gówniarze. Co wy gadacie? Wiecie, że papierosy niszą. Dobrze, po pierwsze, niech pan dyrektor zabierze im telefony. To jest podstawa. Sprawdzimy. Nie mamy telefonu. Drugie, nie mamy, nie mamy. Jak masz telefon? Co ty robisz? Co mówisz, że nie masz? Co kłamiesz? Muszę usunąć widzowie tą konwersację, nie mogę. Cholera. Słuchaj, ten filmik w ogonie. Jaki filmik? Do domu chcecie wrócić? Twojej starej zadzwonię, gówniarzu, do strony. Będziesz miał. Zabierz się papieros za gro. Co patrzysz, Bexolalo? On tak stoi w kącie właśnie. Zobaczysz, jak to będzie. Jak wrócimy do domu, to się obstrasz, gówniarzu, jeszcze. Bexolalo. Zostaniesz pasem po dupie. Nie. Musimy oddawać te telefony. Musicie. Oddajesz tę chwilę, zaraz biorę cię na odłok 720. No dobrze, daję. Już daję. Dałem telefon. Proszę. Dobrze, skoro już tak jesteśmy, bez elektroniki, bez niczego, może trochę z emocjami, powiedzcie mi jedno. Ja nie zadałem wam innego pytania, oprócz tego, czy gdzieś wyszliście, a wy zaczęliście już się tłumaczyć. Z czego wynika, no, cholera, że winny się tłumaczy, wiadomo, czyli macie coś za uszami. Przyznacie się, czy... No to ja panu mówię, no nie wolno palić, a ja palę. No, ja też wolno palę. Palić? Jesteś się byłem? Tak. No, a kolega mówił o jakim filmiku? To taki ten wykup task. No, brzydkie filmiki, ale to jest... Brzydkie filmiki? Niepotrzebne. Tak. Panie dyrektorze, może pan nas zobaczy. O nie. A co to jest? Gdzie my żeście byli przez godzinę? Co to za chłopy z maczeczą z baseballami? Zaciągnęli nas tam. Zaciągnęli, kazali. Dzięki wam, że chciało, gówniarze. Nie, to nie tak, bo kazali nam baseballami nam upał języki. O nie. O tak jest. Nie lubimy dziewczyn tego w ogóle, więc nawet tam nie chcieliśmy grać, prawda? Wy zbereźnialcy jesteście. Moją waszym matką, waszym ojcom. O nie. Nie, to nie tak, bo oni kazali nam wejść, powiedzieli, że jak nie wyjdziemy. Ale to nas potnął. Dobrze, panie dyrektorze, tutaj może na spokojnie na razie. Spytać chłopaków o pana woźnego. Nie wiem, czy wiecie, o którego mi chodzi. Tak, tak, no. Podobno zaginął, więc tak? Tak, jak rzekomo wyszliście na tego papieroska, to może nie widzieliście, co się z nim stało? Ja nie widziałem. A to wyszedł w podobnym czasie, co my, czy jak? Może tak powiem, dosłownie prawie w tym samym czasie. Różnica chyba 10 minutowa. On też palił. I tam z wami był. Nie, z wami. Nie. On tam po drugiej stronie. Po drugiej stronie? A nie. Skąd wiesz, że tam poszedł? A przepraszam, pan nam takie pytanie zadaje, a monitoring macie przecież wewnątrz, no. a na zewnątrz nie było widać? Przecież już jest nielegalne. Proszę pana, tutaj dlatego pytam, ponieważ zauważyliśmy godzinę wyjścia pana woźnego, jak i państwa, a z racji, że kamery z zewnątrz nie działają, dlatego jesteście tutaj. Gdybym wiedział, co tam się stało, byście tutaj nie byli chyba, nie? Dobrze, chłopaki, może ma takie jakieś swoje miejsce, w którym lubi sobie pospacerować, odpocząć. Proszę pana, my tu jesteśmy pierwszy raz, skąd mamy wiedzieć? No ale kolega wie, gdzie chodzi. To może kolega wie coś. Nie wiem, ja nic nie wiem. To jest nielegalne przysłuchiwać nieletnich im takie pytania zadawać. Przysłuchiwać nieletnich w nieobecności. Adwokata, nie mówię nic bez adwokata. Sam ci, że się ty debil. Dobrze, chcesz tak rozmawiać? Spokojnie. Może zaraz na dojk pójdziesz. Nie, proszę pana, ja też postoję. Naprawdę wyszliśmy tylko na papieroska i nie wiemy, co się tam wydarzyło, no. Nie Boże, chcemy wiedzieć. A kiedy ostatni raz go widzieliście? Ja go widziałem, no, jak weszliśmy do autokaru. Z autokaru do pokojów poszliśmy, ja go już potem nie widziałem, nie? Może na tym papierosku ostatnią też. Czynność, jaką robił. Proszę? Że jego ostatnią czynność, jaką robił. Nie mam pojęcia, ja może nic nie wiem. Może zdenerwowany. Nie wiem. To może pana dyrektora trzeba pytać, a nie nas. Mnie? To wy z nim byliście. Nie byliśmy z nim. Byliśmy z Matim. Tak. Matim? To jednak trójkę byliście. To tak. Gdzie jest wasz kolega? Źle się poczuł. Gdzie jest Mati, co? No właśnie. A może wasz kolega tam poszedł z nim? Nagle zniknęli jej dwójka. Nie wiem. Nie za nas podejrzany? Może trochę. Ale Mati na pewno by nie zrobił tego. Może to ich ktoś porwał, a nie Mati. Co? Dobra, ja panu powiem, jak było. Mati pierwszy raz spróbował papieroska i go po prostu zemdliło. No i musiał do domu wrócić z ciężkim zatruciem. A nazwisko? Clinton. Chyba ktoś był taki na celach u nas. Zobaczymy później. Okej, okay, widzę, ale jaja. Mi powiedzcie... Jeśli ostatni raz widzieliście pana woźnego, to może był w jakimś stanie emocjonalnym, jakiś stan depresyjny,
Masz jakieś tam. Nie wiem, ja w autobusie czuć było od niego alkohol. On chodzi cały czas tam dolony, więc to co? Więc może sobie poszedł po prostu, no a pan nas przesłuchuje, stresuje, może ja się popłacę zaraz. Też. Ja nie lubię takich miejsc. Ja chcę do domu. Dobra, chłopaki, to może zrobimy. Najgorsza tak. Wycieczka na świecie, naprawdę. Zrobimy tak, panowie. Ja mam zostawić swój numer. Wy, jak zobaczycie go, albo waszego kolegę, to do mnie zadzwonicie. Dobrze. Ale na razie zobaczymy cele, bo może po prostu są na dołku u nas, a my nie wiemy. O! Co wy na to? No to trzeba było od razu tak zrobić. Zamiast przeżywać horror proszę, tutaj. Idziemy sobie na spokojnie. Zobacz, Harry pęka normalnie, ale kto by nie pękał w takiej sytuacji? Proszę. Oni tak są w beznadziejnej sytuacji teraz. Idziemy sobie powolutku przez nasze cele tutaj. Zacznijmy od lewej strony. Co to jest? Może któregoś z nich zobaczycie swojego kolegę tutaj. Począwszy od tych, co przesadzili z alkoholem, przechodzimy przez małe rozruby, aż po kradzieże. Dobry kierowniku! O, nowy koledzy! Kurde, co za ludzie są pieniędzy, bo to się dla was źle skończy. Przejdźmy dalej. Tu się zeznanie winność. Tak każdy! Dobra, tutaj z tego co wiem jest taka jedna z większych celi, ona jest ostatnia. Brzmi pusta jest! No, no, jest to, pusta. No to go nie ma chyba. To co, dowodzicie waszego kolegę, pana sprzątacza? Nie. Nic? Nic. Nie. Dobrze, tutaj chłopaki, wyjdźcie sobie może na chwilę na recepty, to jest pan dyrektorem, jeszcze pogadam. Dobrze, dziękujemy. Stary. Chodź. Tak mnie brzuch boli ze stresu. Stary, ale namąciliśmy, ja pierniczę, będzie taki przypał, człowieku. Widzisz, zawsze do tej komendzie oni takie pytania zadają i nie wiem. Nie płacz. Czy ten filmik zobaczył i co wywalą ze szkoły nas? Za dziewczyny? Co ty mówisz? Ty powiedziałeś tekst, że my wolimy, nie lubimy dziewczyn i tak. Dlaczego tak powiedziałeś? O, ale tak powiedziałem, żeby... Co, chcesz, żeby wiedzieli, że chodzimy w takie miejsca bułowania? Gdzie ty idziesz? Nie wiem. Proszę panie dyrektorze, tutaj proszę porozmawiać z chłopakami, może mają jakieś popędy homoseksualne, to co słyszałem. Oprócz tego, to nagranie co widzieliśmy i była analiza. Przesadzili! Dzwonię do ich starych, wracamy z wycieczki, wieku, koniec, basta, jak tu dramat. Wycieczki, a tu co? Jak to? Palę wszystko na Matiego. To jest koniec wycieczki? Koniec wycieczki, gówniarze! Zepsuliście mi cały wyjazd! Słuchajcie, witam was wszystkich zgromadzonych. Z dniem dzisiejszym wycieczka szkolna do Nevady zostaje zakończona przez dwóch błaznów i debili. Podziękujcie im, to jest to Harry Styles oraz Chris. No, dziękuję. Przepraszamy, przepraszam. Powiem... Masakra. Odpracujecie to. A teraz pakować się do autobusu ze swoimi bagażami i jazda do Los Santos. Harry, co? Czemu tak cały dzień jest taki spięty? Co ty zrobiłeś? Nie mogę ci powiedzieć. No powiedz mi, proszę. Nie. Przepraszam, nie mogę. Widzowie, ale gówno straszne. Jesteś tu, Chris? Już się spakował. Tragedia, widzowie, wracamy do domu. Widzowie, masakra, dojeżdżamy do szkoły. Nie wiem, co sobie myśleć o tym wszystkim, no. Strasznie pogmatwany odcinek. Jeden z najbardziej pogmatwanych, jakie dotychczas wyszły. No i przypałowy dosyć mocno, nie? Jesteśmy? W końcu! Ziemia ojczysta! Słuchajcie, jako że jest trzecia w nocy, dzwonicie po swoich starych, ja nie będę dzwonił, bo pójdzie wszystko na mnie. I dzisiaj macie dzień wolny od szkoły, ale jutro Harry Styles i Chris widzę was w gabinecie u mnie. Hurra! Dobra, ja zadzwonię po taksi. Dobra, już biorę. Widzowie, kraftuję sobie kurczak przed... Oczywiście kolejnym dniem na śniadanie jem ryż z kurczakiem. Ale to dlatego, że no muszę sobie dobrze zjeść, muszę wypić wodę. Kurde, mam spray w eku, myślałem, że nie mam. A tu jednak mam, użyj, dobra. Siema, wstałaś? No Jezus, jestem niewyspana. Są jakieś owoce? O, to jeszcze sobie... Co tam jesz? O, uczę się gotować, wiesz. Słuchaj, sprawa jest... Nie mów rodzicom, że wróciliśmy przedwcześnie. Ja idę na trening, porozmawiam z nimi później, dobra? Dobra. No. A tobie też powiem, o co chodziło, tylko daj mi chwilę. Ale ma to, ma to wpływ ze zniknięciem woźnego, tyle powiem. Ojej, masakra. O, dobra, idę na trening, na razie. Cześć. Widzowie, Harry leci szybciutko na trening, troszeczkę wychillować i popracować nad formą. Z tego co wiem, chyba będę dzisiaj trenował z ziomalem od Tylera, więc warto. Pisaliście, że powinienem, moi drodzy, kask, ubieraj gościu, że powinienem tankować, macie rację, żeby dodać realizmu, to muszę tankować. Oczywiście motocyklem. Kurde, fajnie tam było w tych krzaczorach, tak dziwnie wrócić do takiej szarej miejskiej dżungli, nie? No ale cóż, no moi drodzy. Tak to jest. Dobra, szybciutko, ale ogromna burza jest u mnie, moi drodzy. IRL, masakra.
Mam nadzieję, że mi nie urwie nagrywki pod sam koniec, nie? Lecimy szybciutko na siłkę. Widzowie, padła mi kamerka. Poczekam tutaj na tego ziomala Tyrella. Podobno ma do mnie wpaść niedługo, więc no... Nie wiem, co ja... Czy ja mam zacząć trening? Lepiej nie tracić energii. Co to jest w ogóle tutaj, ty? Play mini basketball. Sprawdźmy to, widzowie, bo jestem bardzo ciekaw. Ładuje mi się już kamera, więc zaraz będzie ogarnięty. Take a shot? Aha. Pa to, jakie fajne. Można normalnie rzucać gościu, ale słabo mi idzie. Dobra, teraz troszeczkę trafiam lepiej. Dawaj, Harry, kurde. Zabijamy czas, proszę państwa. Ty, ale to powinienem dużo szybciej właśnie. Tak, jak maszyna. Cyk. Cyk, kolejny rzut. I kolejny siedzi, ten nie siedzi. Ej, zagrałbym w to w realu, lubiłem w to grać zawsze w salonach gier. Fajna sprawa. Pyk, 16, 18, level strike, o, 5 będzie. Tak jest, level drugi. Teraz widzowie, rozkminiłem jak to robić chyba. 11 sekund, dawaj, 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 Harry. Tak z 30 punktów fajnie by było trafić. Very early, dobrze, jest 3 dyszki. Pyk, 2, 1, koniec, 30 punktów. Jak się wkurzył gościu. Ciekawe w ogóle jest to miejsce, nie? Freedom Tower, widzowie. Kto by pomyślał, szkoda, że Harry jeszcze jakby tego nie wie, ale jego ojciec przyczynił się do tego, żeby on tutaj trenował. To jest niesamowite. Franklin tak nie bezpośrednio, tak bardziej pośrednio sprawił, że jego syn może kimś być w życiu, nie? Pytanie, czy nie będziemy mieli zbyt dużego przypału. Dobra, nie tracę czasu, widzowie, muszę sobie ogarnąć trening solo. Będę czekał, aż przyjdzie. Jak przyjdzie, to dopiero wspólnie zagramy. Okej, okay, shooting machine. To się przyda, widzowie, żeby poćwiczyć troszkę rzuty. Pisaliście, że build mojej postaci nie jest do końca dobry. Takie samo info dostałem od nowych ekipowiczów, których zwerbowałem stricte pod NBA. Także nad tym buildem będziemy pracować spokojnie. To wszystko, moi drodzy. O, jak fajnie ta piłka wpada. Ale jest to długie dosyć, bo czekam, aż ta maszyna wystrzeli. No dawaj tę piłkę. Aha, bo to są ćwiczymy strzały. Zobaczcie, nie mogę robić w sadów, nie? W tym momencie, bo to przez taką płachtę przelatuje nam. Ciekawe rozwiązanie treningowe. No, a wracając do builda, to moi drodzy, build niedługo zostanie poprawiony. Blisko. Oh my god. Kurza mnie ta maszyna, bo trzeba naprawdę, moi drodzy, z daleka ogarnąć rzut. Kurde. Chociaż jeden, moi drodzy, żeby siadł, żeby mógł przejść dalej. Tak jest, piękny. Pyk, teraz siedzi. Tak jest. Dobrze, Harry. Grunt to regularność. No teraz słabiutko, słabiutko. Uwaga. Tak jest. Okej. Okay. Nie jest tak źle. Tak jest. Patrzcie to, widzowie. Harry chyba potrzebował wpaść na trening. Co jest? Jakie trójki się dają? Tak jest, Harry. Podoba mi się to. Ej, widzowie. Harry naprawdę zaczyna skillować tę grę. Cyk. Ja też już mam lepszy movement. Dużo lepiej, moi drodzy, jest mi sterować i totalnie zaczynam trafiać nawet te trójki. To jest bardzo też ważne w kontekście całej kariery Harry'ego. Gdzie jest ten ziomal od Tyrella? Tyk, nie umiem robić wsadów jeszcze. Nad tym będę na pewno pracował. Bo moi drodzy, umiejętność robienia wsadów to jest coś, nad czym też, no kurde, chciałbym to umieć po prostu robić, nie? Jak widzicie, te wsady Harry'ego są bardzo słabe, ale to dlatego, że chłop też jest dosyć niski. Przydałoby się, kurczę, żeby tak wybombił ze wzrostem. No jest w takim wieku, że lada moment może faktycznie zacząć ostro rosnąć. Pytanie, czy faktycznie to się wydarzy. Franklin nie był jakiś turbo wysoki, ale nie był też turbo niskim gościem. Ale teraz piękny rzut dał Harry, taki z odchylenia, bardzo mi się to podobało. Najgorsze są te rzuty tutaj, z boku, z narożnika, ale... Ale siedzi! Dobry trening, szkoda, gdzie jest ziomal od Tyrella? Tu już 30 minut jest, moi drodzy, Harry na hali, a chłopa nie ma. Jak zaraz ten gość nie przyjdzie, no to nic z tego nie będzie. No, kichnąłem sobie i widzowie, siadło. A może jakąś inną kombinację klawiszów powinienem dać, żeby na przykład zrobił wsada? No raczej nie. Widzowie, minęła godzina, Harry za moment straci dostęp do siłki i generalnie do tego miejsca. Gość, który pomagał nam z dietą, CJ, właśnie CJ od Tyrella, nie przyszedł. To bardzo zastanawiające. Kolejny trening już będzie pewnie w szkole, także fajnie będzie wrócić do treningów z drużyną, ale no martwi mnie to, że CJ'a dzisiaj nie było. No nic, musimy wracać. Dobra, widzowie, praca tatuażysty czeka. What? I tak po prostu sobie tylko stoją tutaj, tak? Okej. Okay. Który mamy, człowieku? Przepraszam? Stój! Tak, słucham. O co chodzi? Słuchaj, Harry. Tak? Dostaliśmy polecenie od biura szeryfa w Nevadzie, że nie byłeś z nimi w 100% tak szczery, więc powiedz mi, masz nam coś do powiedzenia?
Moi drodzy, co ja mam zrobić w tej sytuacji? Pierwszy raz stoimy przed takim dylematem. Czekam na lawinę komentarzy. Czy przyznać się i dlaczego? Możecie pisać? Lub ukrywać prawdę i dlaczego? Nie zdążyłem porozmawiać jeszcze z Matym. Moi drodzy, musicie mi pomóc, bo może to być naprawdę punkt zwrotny tej serii. Nie chciałbym stracić wszystko, co mam, a wszystko teraz w waszych i moich rękach, więc czekam na komentarze. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Subskrybujcie kanał, a za dwa dni kontynuacja.